Witam w trzeciej i ostatniej już części materiału o pochodzeniu nazw pierwiastków chemicznych. Tradycyjnie przypominam, że zajmujemy się tutaj nazwami łacińskimi, a polskimi tylko jeżeli mają jakieś inne pochodzenie. Zapraszam do oglądania. Zielony prążek w widmie spektralnym tego pierwiastka skojarzony został z zielonym pędem rośliny, który po grecku nazywany jest talos. Nazwa pochodzi już z czasów starożytnych, gdzie ołów był znany jako plumbum nigrum, czyli czarny ołów, czy też czarna cyna, gdyż często nie rozróżniano tych pierwiastków. Polska nazwa prawdopodobnie pochodzi od słowiańskiego ołwasu, czyli cyny, ewentualnie od wyrazu ludit, czyli pokrywać cyną, ta zaś od niemieckiego loten, od którego pochodzi też dzisiejsze lutowanie. Istnieją dwie hipotezy co do etymologii tej nazwy. Pierwsza mówi, że nazwa pochodzi od Weizmut, białej masy, druga od wyrazu Wiese, co po niemiecku oznacza łąkę, gdyż ruda tego metalu wygląda jak upstrzona kwiatami łąka. Nazwę Polon nadała nasza rodaczka Maria Skłodowska-Curie na cześć swojej ojczyźnie Polsce. Nazwa pochodzi z greki i oznacza nietrwały, gdyż najbardziej stabilne izotopy tego pierwiastka mają kilkugodzinny okres połowicznego rozpadu. Nazwa radonu wynika z tego, że ten gaz powstaje bezpośrednio z radu w wyniku emisji cząstki alfa. Kilka izotopów ma, czy raczej miało historyczne nazwy. Na początku XX wieku zaczęto odkrywać więcej nowych pierwiastków, niż przewidywały to puste miejsca w tablicy Mendelejewa. Tak odkryto zjawisko izotopii, czyli występowania jednego pierwiastka w różnych konfiguracjach, które zawierają inną ilość neutronów w jądrze. Sam radon pierwotnie nazywany był emanacją radową i nitonem, jego izotopy zaś toronem i aktynonem. Pozostano przy nazwie tego izotopu, który miał najdłuższy okres półtrwania. Tak jak polon został nazwany na cześć Polski, tak uczennica Marii Skłodowskiej, Marguerite Perret, nazwała odkryty przez siebie pierwiastek Francem na cześć Francji. I jeszcze raz Maria Skłodowska. Nazwę tego pierwiastka związanego z promieniowaniem wzięła od greckiego wyrazu radius, co oznacza promień. Więcej o ciężkiej i żmudnej drodze prowadzącej do odkrycia radu i polonu znajdziecie w tym filmie. Jego nazwa wynika z faktu, że przy pierwszym jego wyodrębnieniu zauważono, że jest wysoce aktywny promieniotwórczo. Nazwa pochodzi od imienia nordyckiego boga wojny Thora. Pierwiastek ten był jeszcze omyłkowo odkrywany dwa razy, nadawano mu nazwę Donarium od łacińskiego daru i Vasium. Niestety nie udało mi się ustalić pochodzenia tej drugiej nazwy. Przy pierwszych jego obserwacjach zauważono, że pierwiastek aktyn, który powstaje w wyniku rozpadu toru, nie może być jego bezpośrednim produktem rozpadu i musi istnieć jakiś pierwiastek pośredni. Proaktyn jest więc pierwiastkiem poprzedzającym aktyn. Odkryto go w niecałe 10 lat po planecie o tej samej nazwie. Obie zawdzięczają ją rzymskiemu bogowi. Zaproponował ją Martin Klaproth, który nazwał też Cer i Tytan. Uran przez wiele lat zamykał listę znanych pierwiastków, choć przewidywano, że powinny istnieć jeszcze jakieś dalsze. Choćby dlatego, że okres powinien kończyć się gazem szlachetnym, a Uran urywał listę niejako w jego połowie. Nazwa, podobnie jak poprzednika, źródło ma w imieniu rzymskiego bóstwa oraz kolejnej planety w Układzie Słonecznym, choć daty ich odkrycia, 1846 i 1940, dzieli prawie 100 lat. W przypadku tego pierwiastka nazwa ma pochodzenie identyczne jak dwa poprzednie. Nazwa tego pierwiastka pochodzi od miejsca jego uzyskania, to jest Stanów Zjednoczonych Ameryki. Pierwiastek ten nazwano na cześć małżeństwa Curie. Nazwa pochodzi od miejscowości w Stanach Zjednoczonych, gdzie w laboratorium Berkeley National Lab syntezowano ten i wiele innych pierwiastków. Laboratorium w Berkeley znajduje się w amerykańskim stanie Kalifornia, stąd nazwa. Pierwiastek nazywany na cześć najsłynniejszego z fizyków, Alberta Einsteina. Ten z kolei jest uhonorowaniem dokonań Enrico Fermiego. Trzeba przyznać, że odkrywca zasady okresowości dość późno doczekał się pierwiastka nazywanego na swoją cześć.
Ten natomiast nazwano imieniem szwedzkiego przemysłowca, fundatora nagrody, którą otrzymało wielu znanych fizyków, w tym odkrywców nowych pierwiastków. Ten pierwiastek jest upamiętnieniem Orlando Lawrence'a, wynalazcy i konstruktora pierwszego cyklotronu. Jego urządzenia działające w Berkeley w Kalifornii przysłużyły się do syntezowania wielu nowych pierwiastków chemicznych. Ten został nazwany na cześć innego fizyka, Ernesta Rutherforda, odkrywcy jądra atomowego i protonu. Nazwa została potwierdzona dopiero w latach 90., a przez 30 lat w nauce radzieckiej i rosyjskiej funkcjonowała nazwa Kurczatow od imienia radzieckiego fizyka Igora Kurczatowa. Zawdzięcza on swoją nazwę radzieckiemu Zjednoczonemu Instytutowi Badań Jądrowych, którego siedziba mieści się w miejscowości Dubna. Amerykański chemik Glenn Seaborg był odkrywcą aż 5 różnych pierwiastków chemicznych. Duński fizyk Niels Bohr był jednym z najbardziej znanych fizyków jądrowych XX wieku. Pierwiastek ten otrzymano w Instytucie Jodów Ciężkich w Darmstadt w Hesji w Niemczech, stąd też nazwa. Lisa Meitner brała czynny udział w badaniach, które zakończyły się pierwszym w historii rozszczepieniem jądra atomowego. Pierwiastek ten, podobnie jak Hass, wziął nazwę od miejsca swojego odkrycia – Instytutu Jonów Ciężkich w niemieckim Darmstadt. Nazwę zawdzięcza odkrywcy promieni X, nazywanych też promieniami Rentgena. Ten z kolei nazwę wziął od nazwiska słynnego astronoma Mikołaja Kopernika. Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej uznała, że wyścig do stworzenia tego pierwiastka wygrali Japończycy, oni też dostali prawo do jego nazwania. Nihon oznacza więc Japonię. Georgii Flerow był wieloletnim kierownikiem ośrodka w Dubnej i pod jego kierownictwem uzyskano kilka pierwiastków. Nazwa pochodzi od Moskwy, konkretnie od obwodu moskiewskiego, gdzie znajduje się wspomniany już ośrodek w Dubnej. Ten pierwiastek otrzymał nazwę od miejsca, w którym przeprowadza się eksperymenty, w których otrzymuje się ciężkie pierwiastki. W tym przypadku chodzi o Lawrence Livermore National Laboratory z siedzibą w Livermore w Kalifornii. W Oak Ridge National Lab w stanie Tennessee odkryto kilka nowych pierwiastków chemicznych. Na chwilę obecną jest to najcięższy uzyskany pierwiastek chemiczny nazwany na cześć Jurija Oganesiana, ucznia i następcy Flerowa na stanowisku kierownika Instytutu w Dubnej. Żeby jakoś zgrabnie zakończyć ten dość długi, trzyczęściowy film, warto zastanowić się, jakie mogą być przyszłe nazwy nieotrzymanych jeszcze pierwiastków. W pierwszej kolejności na myśl przychodzą mi dwa pomysły. Po pierwsze, naukowcy, zarówno ci, którzy wnieśli sporo do nowoczesnej nauki, jak i ci, którzy biorą bezpośredni udział w otrzymywaniu jonów ciężkich pierwiastków. Drugim pomysłem są oczywiście nazwy geograficzne, pochodzące od miast, krajów czy kontynentów. Obecnie w poszukiwaniach udział bierze 3 dużych graczy, ale znaczny rozwój gospodarki innych krajów, jak choćby Chiny, nie pozwala wykluczyć przyszłych nazw związanych geograficznie czy kulturowo z krajami wschodu. Zapraszam do dyskusji w komentarzach.